Aby godziny wychowawcze miały nową jakość, były zorganizowane z nową jakością. Wracamy, szkoły, tęsknią trochę, choć etat goły. Godzina wychowawcza nie może być, podkreślam, czasem straconym. Nie może być to czas przeznaczony wyłącznie na analizę frekwencji rozliczania uczniów. Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkie nauczycieli w programie Przy Herbacie o oświacie. Szanowni Państwo, nowy rok szkolny przed nami, bo mamy końcówkę sierpnia, kiedy publikujemy ten odcinek i Wiśka wywierała na mnie ogromną presję, aby tutaj nie rozpocząć jest prawdą, oczywiście. Jakimś ciekawym akcentem z wysokiego C, więc proszę Państwa, specjalnie dla Wiśki oraz specjalnie dla Państwa. Zobaczmy. Wakacje minęły szybko, tak, nie wiadomo jak. Góry, morze czy jeziora, chłód, czasem też kajak. Piękny akcent. Łąki pełne różnych kwiatów, jak bratek, mak czy wrzos. Szkolne sprawy wciąż odległe, tak, nieuchronny los. Wracamy, prawda? Szkoły, tęsknią trochę, choć etat goły. Klasówki, kartkówki i sprawdzianów moc. Wiśka oraz Peter znów będą o oświacie przy herbacie gnać. Tematy lub mity szkolne omawiać. Nie no, Peter Janie, szacun. Czy pani kierowniczka jest zadowolona z takiego roztwarcia? Bardzo, bardzo. Jakiś to utalentowany młody człowiek, kochani. Już abstrahujemy od tych wszystkich poprawnie stawianych akcentów. Ale super to zrobiłeś. Bardzo ci dziękuję, Peter Janie. Szanowni brawo. Państwo, dlaczego te akcenty tak są rozłożone? O tym jeszcze dzisiaj powiemy, bo ja dzisiaj nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w tej materii. Ale kochani, nie boję się. Nie uprzedzajmy faktów. Szanowni Państwo, przechodzimy do konkretów. Koniec żartów. Zaczyna się poważna historia, bo nowy rok szkolny za pasem. Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało trochę zmian na najbliższy rok szkolny. Są to plany odchudzenia podstawy programowej. W szkołach ponadpodstawowych nie będzie już przedmiotu HIT. Rzecz, która mi się niezwykle podoba, to to, że mają być wprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy, więc to uważam, to jest superowe. Są także dodatkowe rzeczowy plany. Pomysł. Tak, są dodatkowe plany także na wsparcie uczniów z Ukrainy, więc tych rzeczy jest sporo. Natomiast my dzisiaj skupimy się na troszeczkę innym wątku, ponieważ skupimy się Ale bardzo ważnym, kochani, bardzo. Tak, na bardzo ważnym, ponieważ jest to jeden z wytycznych punktów kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, pani Grażyny Dziedzic, którą nasi widzowie także mieli okazję poznać, ponieważ tak jeszcze w zeszłym roku szkolnym mieliśmy okazję z panią kurator rozmawiać, a punkt ten mówi o tym, aby godziny wychowawcze miały nową jakość, były zorganizowane z nową jakością oraz o tym, aby także były z nową jakością organizowane zebrania z rodzicami. Tę drugą sferę omawialiśmy już także na jednym z naszych poprzednich odcinków, do którego serdecznie zachęcamy, szczególnie, że rok szkolny za pasem, więc na pewno warto też do tego odcinka wrócić o organizacji zebrań z rodzicami. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tych godzinach wychowawczych, jak je dobrze wykorzystać. Okej. Oczywiście Peter Jan tym razem powiedział całą prawdę i tylko prawdę, ale zapomniał o jednej rzeczy, a mianowicie, szanowna pani kurator, mówi jeszcze o konieczności doskonalenia komunikacji interpersonalnej, ponieważ to wszystko, o czym powiedział Peter Jan, wynika z diagnozy przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty. A więc są to potrzeby, są to gorące potrzeby i zadania dla nauczycieli, które należy w tym roku, no nie tylko w tym, ale przede wszystkim w tym roku doskonalić, do czego my oczywiście z Peter Janem bardzo chętnie się włączamy.
Tak jest. No i o tych godzinach wychowawczych dzisiaj, Wiśka. Co, no właśnie. Co w tych godzinach wychowawczych? No więc Państwo doskonale wiedzą, że godzina wychowawcza nie może być czasem straconym. Oczywiście nieraz są takie okoliczności, że wszyscy gadają o wszystkim, bo jest taka potrzeba i oczywiście wychowawca powinien to uszanować. Ale tak naprawdę godzina wychowawcza nie może być, podkreślam, czasem straconym. Nie może być to czas przeznaczony wyłącznie na analizę frekwencji rozliczania uczniów. Nie może to być, wy sobie coś tam róbcie, a ja uzupełniam dziennik. Ja przepraszam, nie chcę nikogo urazić. Wiadomo, że ten ale wątek jest... też się na godzinę wychowawczą może, znaczy zawsze się pojawia, ale ważne, żeby to był tylko jakiś mały procent lekcji, ależ, a nie ależ oczywiście, jej główny temat, kochanie, tak, no bo to tak naprawdę nie jest lekcja, tylko spotkanie uczniów z wychowawcą i to w naszym mniemaniu powinno być spotkanie wyczekiwane, oczekiwane przez uczniów, bo przecież godzina wychowawcza to czas na poznawanie uczniów, na budowanie relacji, na rozwijanie tych relacji, na uczenie skutecznej komunikacji, no przede wszystkim na budowanie relacji, więzi, dobrej atmosfery i dobrych stosunków z wychowawcą. To pozyskiwanie przez wychowawcę no, praca nad rzeczywistym autorytetem wychowawcy i oczywiście uczenie wzajemnego szacunku, bo przecież Państwo znają tę zasadę wzajemności funkcjonującą w naszym świecie, że jeżeli ja szanuję Ciebie, Piterianie, to z pewnością Ty szanować będziesz mnie. Tak jest. No i Szanowni Państwo, taka lekcja musi być oczywiście rzetelnie przygotowana. Takie spotkanie. Przepraszam, że Cię poprawiam, ale... Spotkanie, tak. W każdym razie dlatego mówię, że taka lekcja, ponieważ myślę, że tutaj powinno być dużo analogii do takiej lekcji dydaktycznej w tym znaczeniu, że tak samo jak lekcja taka dydaktyczna musi być zaplanowana, przemyślana, celowa, musi mieć konkretny cel, do któremu służy nauczyciel, wychowawca musi mieć tego świadomość, że ta lekcja ma do czego zmierza. Musi być ciekawa i kreatywna, niekoniecznie na zasadzie tylko, że rzucam hasło i gadajmy jak bądź. Wiadomo, że to też czasami jest przydatne, ale jednak to musi być przemyślane i też w ciekawy sposób ta lekcja musi być podana. Wychowawca musi wiedzieć, do czego zmierza, jaki cel chce osiągnąć. No ale oczywiście, jak Państwo doskonale wiedzą, zależy to od bardzo wielu czynników. No przede wszystkim zgodzisz się chyba ze mną, że od wysokich kompetencji nauczyciela, myślę o takich merytorycznych. Chyba się zgodzę. Bardzo dziękuję łaskawco, od jego wysokich umiejętności komunikacyjnych, bo też Państwo wiedzą, że jeżeli może nauczyciel może być świetnym fachowcem w zakresie fizyki, ale jeżeli nie będzie posiadał umiejętności komunikacyjnych, no to jego nauczanie będzie liche i tego nie trzeba Państwu udowadniać. Wychowawca powinien poznawać potrzeby swoich wychowanków. To wszystko też zależy od kreatywności wychowawcy i od tego, jak to spotkanie z uczniami jest zorganizowane. Nie może uczeń siedzieć tak w ławce szkolnej, jak na zwyczajnej lekcji, o której mówił przed chwilą Piterian, bo wychowawca musi... To masz na myśli, żeby na przykład w kręgu na przykład tak, siedzieć, prawda? Tak, obojętnie jak, mogą nawet siedzieć w chaosie. Byleby nie było tak, że siedzą tak jak w ławce szkolnej, nie widzą swoich twarzy, nie patrzą sobie w oczy, czyli nie komunikują się skutecznie. Myślę tutaj o relacjach uczeń, wychowawca. Tak. No i oczywiście zależy to też od atmosfery, jaką wychowawca buduje. Na takim spotkaniu każdy uczeń powinien czuć się bezpiecznie, bo w przeciwnym razie, jak Państwo też doskonale o tym wiedzą, ani się nie otworzy, ani nie będzie chciał gadać o własnych sprawach, nie będzie chciał zajmować stanowiska w żadnej sprawie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jest to też okazja do modelowania zachowań uczniów,
bo nie. Jest rzeczą oczywistą, że to my, dorośli, modelujemy zachowania. Każda sytuacja szkolna temu sprzyja, ale taka tak godzina jest. Wychowawcza szczególnie. Tak, przede wszystkim, oczywiście, Piterian ma także, rację także jak myślę, zwykle. Że szczególnie w starszych klasach można też część takiej inicjatywy przekazać na uczniów, żeby na przykład poruszać tematy, które od nich wyjdą. Tak, ale... Myślę, zasady pół kroku za grupą. Nawet tak. Myślę, że jeśli właśnie mamy klasę taką, która chce próbować różnych wyzwań, to nawet aby taką lekcję częściowo oczywiście poprowadził na przykład któryś z uczniów, tak. żeby to przygotował. Tutaj Wiśka nawet sugerowała, że można w takiej sytuacji podsunąć na przykład niezbędnik nastolatka. Jest to publikacja właśnie autorstwa Wiśki, która wraz ze swoją koleżanką naszą tutaj z pracy Krystyną Karpińską taki niezbędnik wykonała. Jest on do pobrania na naszej stronie internetowej. Link będzie także w opisie, więc może to być taką inspiracją do tego, jak taki młody człowiek tak. mógłby lekcję taką przeprowadzić, na co zwrócić uwagę. Ale musi to być zawsze interesujące spotkanie, na którym należy stosować interesujące techniki i metody pracy. Przede wszystkim, kochani, muszą to być aktywizujące metody pracy bez dwóch zdań. Nie może być tak, że uczeń się wszystkiego dowiaduje. Powinno być tak, że uczeń ma okazję do odkrywania, że uczeń ma okazję do wyciągania wniosków, że uczeń ma okazję do zakrzyknięcia: o, eureka! Dlatego niezbędne jest to siedzenie face to face, niezbędne patrzenie sobie w oczy. Może to też być, tak jak Piterian wcześniej powiedział, może być spotkanie w kręgu, to może być jakaś tam rundka, to może być aktywność plastyczna, która jest niezwykle interesująca, bo no, czego uczy? Uczy przede wszystkim pracy zespołowej, a to też zadanie godziny wychowawczej, nauczenie pracy w zespole. Może to być też aktywność muzyczna, która pozwoli na zmniejszenie napięcia. Zmniejszenie dystansu pomiędzy uczniami. Ależ oczywiście, pozwoli na wyciszenie, pozwoli na jakieś tam otwarcie. No ale żeby to wszystko, może to być też drama, mówiąc o tych aktywizujących metodach. Burza mózgu, którą Państwo doskonale znają, praca w parach i tak dalej, i tak dalej. My zamieścimy te informacje, dołączymy. Tak, oczywiście. Dzisiaj będzie dosyć sporo tych informacji, dzisiaj będzie, więc warto też do tego opisu zajrzeć, tak, bo tam będzie sporo informacji, gdzie warto rzucić opis. Oczywiście, ale tak jak Piterian powiedział, nowy rok szkolny tuż, więc nowe otwarcie. Nowe rozdanie, nowe otwarcie, oczywiście. No i od czego powinien zacząć wychowawca, Piterianie? Szanowni Państwo, od czego? To nowe rozdanie, to jest wspaniała sytuacja, wspaniała możliwość, aby nawet jeśli mamy klasę, która się już zna, czyli to jest klasa, którą uczymy już kolejny rok, i zdarza się nawet sytuacja, że w tej grupie jest jakiś uczeń, który no, nie jest akceptowany przez grupę, albo były jakieś konflikty, to wakacje dają taką na nowo czystą kartę. Więc te pierwsze godziny... Zasłaniają machasz, to, co było. Zasłaniają, myślę, że nie machasz. Nie. Więc daje możliwość takiego nowego otwarcia i takiej reintegracji tej klasy, więc jest to nowe rozdanie i te relacje naprawdę da się naprawić. To, że oni się przez 2 miesiące się nie widzieli, sprawia, że ogromnie dużo można na takich godzinach wychowawczych na nowo wypracować, tą klasę na nowo zintegrować. I dlatego ten odcinek dzisiejszy jeszcze jest, emitujemy go w sierpniu, po to, aby przygotować już tą pierwszą lekcję w roku szkolnym, to pierwsze spotkanie nowym roku szkolnym, żeby już od razu z wysokiego C startować, żeby wykorzystać ten potencjał tego nowego rozdania. No i od czego zacząć? Oczywiście od tego, żeby poznawać się na nowo, zarówno tak. w relacji nauczyciel-uczniowie, czyli my poznajemy naszych uczniów, uczniowie-uczniowie, czyli oni między sobą, oraz uczniowie-nauczyciel, żeby on mógł poznać też naszą ludzką twarz. Tak. No i proszę Państwa, jak to zrobić? No i pół sekundy, ale jeszcze, tak jak Piterian albo ja, powiedzieliśmy, że no, musi wychowawca poznać potrzeby uczniów. On musi wiedzieć,
czego oni tak naprawdę pragną, czego chcą. Ależ oczywiście, czyli tak naprawdę wychowawca musi ciągle poznawać swoich indywidualnych uczniów, ciągle musi poznawać zespół. Obserwować i bieżąco diagnozować sytuacje, które mają miejsce. Czasami nawet jeśli mamy zaplanowany, słuchaj, Misiunia, czasami nawet jak mamy zaplanowany jakiś wątek, który chcieliśmy zrealizować, ale w czasie tego spotkania wyjdzie jakiś inny bieżący problem w tym ważniejszy. Ważniejszy, to warto, żeby ten nasz wątek nawet troszeczkę odłożyć, ale iść tym, co tutaj się okazuje, że na co warto zwrócić uwagę, bo jest to bardziej palący na ten dany moment. Pół kroku za grupą. Tak, tak, tak. No i właśnie, przepraszam, no i teraz już przechodzę do konkretnych jakichś tutaj pomysłów, co na takich lekcjach można zrobić, na tą właśnie integrację klasy. To tak, zacznijmy od tego, że w ogóle taki bardzo szeroki panel reintegracji klasy, to była rzecz, o której mówiliśmy w naszym 29 odcinku, gdzie gościem naszego programu była pamięć. Nasza koleżanka Izabela Nowakowska, więc zachęcamy, aby cały też ten odcinek do niego wróci, bo on był cały poświęcony reintegracji klasy. Tak, tam prawda. Była także przedstawiona jedna z moich ulubionych zabaw integracyjnych, czyli Słońce świeci dla każdego kto. Ja dzisiaj już nie będę teraz o tym mówił, bo ona jest opisana w tamtym odcinku, ale serdecznie tam zapraszam. To jest absolutnie dla mnie must have na początek takich zajęć, no bo to jest fantastyczna. Języki, kochani. Fantastyczna sprawa, więc absolutnie do tego zachęcamy, żeby też do tego odcinka wrócić. Co oprócz tego? No i proszę Państwa, zaczęliśmy dzisiaj od piosenki i Wiśka także mówiła, no, bardzo że warto mnie tym zaskoczyłeś, bardzo to było sympatyczne. Bo Państwo nie wiecie, ale ja Wiśce nie powiedziałem, czym będzie ten pomysł na dzisiejszy początek naszego dzisiejszego spotkania, więc dla niej też to była niespodzianka. Ale było to urok. Mam nadzieję, że była udana. Ależ oczywiście. I że Państwu też się podobało. Oczywiście. No i proszę Państwa, teraz tak, dlaczego mówię o tych piosenkach? Ponieważ fantastyczną rzeczą integrującą grupę jest napisanie własnego tekstu, na przykład do już istniejącej piosenki. Bo wiadomo, że stworzenie całkiem nowej piosenki od zera, no to nie jest taka prosta sprawa, ale napisanie własnego tekstu, no to już jest spokojnie do ogarnięcia. Tak. Wiadomo, że taka piosenka musi być nieskomplikowana, musi być łatwą, chwytliwą melodię, więc myślę, że jakieś nowoczesne rapy to nie jest akurat najlepszy z pomysłów, ale jakaś po prostu piosenka, która ma prostą, chwytliwą melodię, ja wykorzystałem dzisiaj Nie płacz Ewka, bo ja ze swoimi szóstymi klasami to robiłem. I proszę Państwa, to co jest najważniejsze, to, że to jest tekst, który musi wyjść od uczniów. To nie szkodzi, że czasami ten tekst będzie miał jakieś wady albo złe akcenty, bo to, że w tej piosence początkowej pojawiły się na przykład zły akcent na słowie kajak, to były zabiegi celowe, aby pokazać, robić takie nawiązanie. Okay. Przecież dokuczam ci, Piterianie. Wiem, ale ja teraz mówię, że to było celowe działanie, za chwilkę zresztą jeszcze do tego też nawiążę jeszcze raz, bo najważniejsze jest to, żeby to był tekst, który wyjdzie od nich. Te wątki, które tam będą poruszone, także dla nas mogą się wydawać czasami bezsensowne, czasami też mówię o tym z doświadczenia z moimi klasami, gdy takie coś robiliśmy, ale to są wątki, które mają być bliskie uczniom, więc jeśli mamy młodsze klasy, to te wątki, o których oni będą chcieli w tej piosence powiedzieć, będą troszeczkę bardziej dziecinne. Jeśli to będą klasy starsze, tak, no to te wątki będą inne. Jakoby. Czasami nawet mogą być kontrowersyjne, ale najważniejsze, że to ma być ich. Teraz, żeby nie być gołosłownym, to za chwilę zaproszę Państwa do obejrzenia jeszcze jednego nagrania, także właśnie do piosenki Nie płacz Ewka, gdzie tekst jest ułożony przez jedną z moich klas z 2017 roku, przez klasę 6 C, którą serdecznie pozdrawiam. To były ogromne ancymony, taka klasa, która naprawdę wiele przygód tam się działo w tej klasie, mnóstwo tych historii tam różnych było. I ten tekst właśnie jest taki specyficzny, no jest naprawdę taki, zresztą za chwilę Państwo usłyszycie. Natomiast zmierzam do tego, że po tamtej lekcji, po tamtym spotkaniu, ta klasa jak potem przychodziła na zajęcia, to oni mówili, czy mogą zaśpiewać tą ich piosenkę. To było coś, co bardzo właśnie, ich trzymało. Peter, pomimo, Janie, że oni ich w klasie... piosenkę. Tak, więc pomimo, że w klasie oni mieli różne sytuacje, to na ten moment oni byli niezwykle zintegrowani. Zapraszam do posłuchania. Ewka pracowała w knajpie tej, gdzie dają sushi. Kiedyś przyszedł do niej komornik, bar zamknąć musi. Patrz, Chińczycy robią burgery zamiast swoich dań i rzucają nimi prosto w twarz, zapychając krtań. Żegnam cię, już wiem, nie zarobisz żadnej forsy tu. Jestem zły, bo głodny, pizzy nie ma już. Żadnej pracy nie ma tu od lat, bo Chińczycy wyjechali w świat. Kebaby, tak jak my, robią tylko tu.
Pozdrawiam klasę 6C z 2017 roku. No i pięknie. I oni cały tekst ułożyli sami. Sami tekst. Troszeczkę ja tylko, to było takie na zasadzie... Skorygowałeś? Moja praca była taka, żeby tam troszeczkę tam z tym rymem w razie czego tam delikatnie to ułożyć. Natomiast te wątki, że te burgery rzucane w gardło, zapychające krtań, no to wiadomo, że od strony takiej merytorycznej to jest troszkę bez sensu. Ale to jest nieważne. Dokładnie, więc dlatego też chciałem pokazać autentyczny tekst ułożony właśnie przez moją klasę 6C. I to działa. I to naprawdę tą grupę spaja, że takie rzeczy... Świetnie się spisują. Nawet oczywiście też nie chodzi o to, żeby to koniecznie trzeba grać na jakimś instrumencie, ale na przykład wziąć podkład z karaoke jakiś, więc to są rzeczy, że spokojnie oczywiście na takie sytuacje... Oczywiście jakiś wiersz sklecić, czy nawet wiersz sklecić, ale tutaj akurat oni to śpiewali. Super. To było, to się bardzo dobrze sprawdza. No zawsze muzyka dodaje czegoś cudnego. Tak jest. No, i to jest potwierdzenie, kochani, na to, jakie znaczenie ma metoda aktywizująca. Tak, bo to było od nich, to było ich. Ja rozumiem już im hasło, że układamy tekst piosenki, a to co było, to już było ich. To buduje relacje. Można na taki hymn 6C to by. No i fantastycznie. Dobrze, jeszcze jeden pomysł tutaj zaproponujemy Państwu. Zabawa nazywa się plotką rysunkową. Na czym polega zadanie? Uczniowie stają w linii. A, to świetne jest. Uczniowie stają w linii, także każda osoba widzi plecy kolejnej, poza skrajnymi osobami. Znaczy pierwsza osoba w tym rzędzie także widzi plecy, ale ostatnia osoba już nie widzi nikogo, bo stoją w linii. No tak. I tej osobie, która stoi na końcu, pokazujemy jakiś prosty obrazek. Ja teraz pewnie zrobię tak, żeby tu się ten obrazek wyświetlił. Taki przykładowy oczywiście obrazek. Chodzi o to, żeby to było coś bardzo symbolicznego, składające się z prostych kształtów. I ta osoba, która stoi na końcu, rysuje to palcem na plecach kolejnej osoby. Ta druga osoba, to co odczuła na swoich plecach, jak sobie wyobraziła to, co tam jest, rysuje na plecach kolejnej i tak dalej, aż do pierwszej osoby. I ta pierwsza osoba dostaje kartkę, na której rysuje to, co poczuła. I porównujemy na końcu te dwa obrazki, początkowy i wyjściowy. To jest plotka rysunkowa, ponieważ taki głuchy telefon. No właśnie, to mi się tak skojarzyło. Taki głuchy telefon, ponieważ to jest w kontekście tej plotki, że przez ileś tam uszu taka plotka przechodzi, jak się zmienia ta historia, no a tu jest plotka rysunkowa, że ten obrazek się zmienia. Oczywiście. No i proszę Państwa, przy tym działaniu jest zawsze dużo zabawy, dużo śmiechu. Jak się porównuje na końcu te dwa obrazki, to zawsze wychodzi tam coś innego, albo bardzo rzadko się zdarza, żeby na końcu było to samo, co jest na początku, więc potem jest jeszcze dochodzenie, w którym etapie coś się zmieniło, gdzie tam coś się takiego, co się podziało. Zawsze jest dużo śmiechu i to także świetnie integruje grupę, więc takie właśnie zabawy bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Opisy tych zabaw także będą w materiałach do pobrania, więc naprawdę warto w tym opisie dzisiaj tam pogrzebać, bo tam będzie dużo właśnie ciekawych rzeczy. Takich zabaw integracyjnych oczywiście jest więcej, dzisiaj tylko te trzy, bo czas goni, ale a wiem, że Wiśka chciała jeszcze powiedzieć parę spraw. Tak, nauczyciel powinien być bardzo uważnym obserwatorem, bo powinien obserwować przede wszystkim zachowania te, które go niepokoją, no i potem po nitce do kłębka. To też Państwo z pewnością robią, no ale jeżeli nie, to trzeba to zmienić. No ale właśnie, poznaj siebie, drogi wychowawco i nauczyciel, jaki jesteś, czy rzeczywiście masz te cechy, które są Tobie niezbędne. Czy jesteś szczery, czy szanujesz uczniów? Przecież doskonale wiesz, że życiem rządzi reguła wzajemności. Jeżeli Ty szanujesz swoich uczniów, to oni będą szanować Ciebie. Jest to oczywiste. Musisz wiedzieć, czy podchodzisz do nich ze zrozumieniem, czy jesteś tolerancyjny, czy masz duże pokłady empatii, czy potrafisz uważnie słuchać, bo chcę przypomnieć, że to jest podstawa, warunek sine qua non skutecznej komunikacji, kochani. No i globalnie rzecz biorąc, czy masz wysokie umiejętności społeczne, które już tutaj po części wymieniłam? Tak jest. Wiśka tutaj bardzo dużo tych wątków tutaj poruszyła. To jest moment, gdzie pokażemy jeszcze kolejną z publikacji, także autorstwa tej właśnie naszej Wiśki, która wraz z towarzystwem swoich koleżanek z pracowni stworzyły taką pozycję niezbędnik raczkującego wychowawcy. Jest to pozycja, którą można pobrać w formie PDF-a także z naszej strony Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Także to podlinkujemy w opisie pod nagraniem, gdzie tutaj te wszystkie rzeczy są tak zebrane w taką pigułkę
Pigułkę, no tak można to nazwać. Pigułkę. Także warto, ale... zachęcamy, żeby z takimi publikacjami się zapoznać i także można je przesyłać dalej, ponieważ jest tam dużo mądrych spraw. Czy coś, Wiśka, chciałabyś na koniec jeszcze dodać? Bardzo ważne w tej naszej działalności wychowawczej są obserwacja, badanie socjometryczne, no, które Państwo doskonale znają, że wywiad, metody autoekspresyjne są ważne, studium przypadku jest bardzo ważny. I czyli te metody poznawania uczniów. Tak, jeżeli Państwo je zastosują, to z pewnością będą posiadali ogromną wiedzę o swoim zespole, a bez tego ani rusz, tak powiem, na zakończenie swojej wypowiedzi. Pięknie. Szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcamy do sprawdzenia opisu pod nasze nagranie, ponieważ będzie tam dużo materiałów do pobrania, z których warto skorzystać. Dużo to Peter oczywiście przesadza, ale będą materiały. Zapraszamy też do naszej oferty, bo przecież jest w ramach, myślę o swojej pracowni, jest skuteczna komunikacja, są zebrania z rodzicami, można się zapisać, jest wprowadzanie dziecka w świat wartości, uczenie zachowań społecznych, rozwijanie, uczenie tak naprawdę zachowań społecznych. To wszystko mamy, kochani, w naszej ofercie. Także zapraszamy. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Prosimy o łapki w górę. Ten rok szkolny zaczynamy z wysokiego C i planujemy, aby na tym wysokim C pozostać na cały rok szkolny. Tak, zapraszamy na nasz Facebook, zapraszamy na nasz Instagram. No i cóż. Pierwszy to w tym roku szkolny. Wiśka, co proponujesz? Proponuję, Peterianie... Poczekaj, aż... Czekam. Za doskonałe godziny wychowawcze, za efektywne, efektowne, interesujące, cudne spotkania wychowanków z wychowawcą. A ja do tego dołożę jeszcze za dobry, bezpieczny nowy rok szkolny. I bardzo dobrze. Wszystko się uda, kochani. Godzina wychowawcza, nowe rozdanie na przykład. Dobrze, znakomicie. Żadnej pracy nie ma tu od lat. Jeszcze raz. Godzina wychowawcza, nowe rozdanie. Jaki to jest mądry chłopak. O Matko Bosko. Postawię sobie to jako dzwonek.